No, chyba wystarczająco nakarmiłem koalicję tutaj. Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Łukasz w kolejnym odcinku naszej gry Prusami. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zrobić jak najfajniejsze liczby na dyscyplinie. Ogólnie powinniśmy jej mieć około 145%. Plany na ten tydzień są następujące. Dzisiaj macie przedostatni odcinek z Prus, potem pojawi się zapowiadany odcinek z Polski, następnie kolejny odcinek z Prus i na koniec tygodnia dostaniecie wreszcie koniec kazania. No chyba, że widzieli materiał na 2 odcinki, no to dostaniecie 2. Następna co prawda miała być Austria, ale wszedł mi pewien challenge ze wspierającymi, więc będzie Rosja. Na very hard. Dla tych, co oczywiście przegapili, no to przypominam, że mamy już oficjalną datę. 9 czerwca 2020 wychodzi patch 1.30. Więc do tego czasu muszę skończyć wszystkie moje zaległe serie. A tymczasem kończmy zjadać Danię i przenieśmy wreszcie nasz trade do Lubeki. Zniszczmy tutaj duńską armię, raczej nie będzie miała z nami szans. Tak, i tutaj zniszczmy sojuszników duńskich, chociaż ci najprawdopodobniej przetrwają. Albo i nie. Nie chcę nic mówić, ale ktoś może żądać tronu rosyjskiego. No, to by było wyzwanie zdobyć tę Unię. Ale kim jestem, żeby tego nie spróbować, nie? Po wojnie z Danią grozi mi tutaj mała koalicja, ale nie przejmujmy się nią. Co oni tu za prowincji mieli? Ile tutaj dewa jest? Myślę, że też jest to już dobry moment, żeby przenieść tutaj nasze centrum handlu. O, tylko punkty mi brakuje. Co za... Po prostu zobaczcie, sklejmowałem ich tron, ale tak czy siak sformowałem Unię personalną. Wybuchła mi właśnie wojna o tom pomiędzy mną i Wielką Brytanią. Ale jazda! Przecież to będzie cholernie łatwe. Co prawda Wielka Brytania jest spora, ale... No w końcu to Wielka Brytania jest Grand Prusami. Zobaczmy nasze pierwsze starcie z WB na Ansbachu. Tutaj się wbija nasze 60 000 i robi stack wipe'a całej angielskiej armii. No to Unia zabezpieczona, dodatkowo biorę man i możliwe, że się zaraz wbijemy na wyspy, żeby w przyszłości zabezpieczyć Unię nad WB, jeżeli nam się uda ją zdobyć, bo przypominam, że mamy tą samą dynastię też jakimś cudem. Kupę pieniędzy, war reparation i w zasadzie to wszystko, co od nich chcę na ten moment. Dobra, teraz po tej wojnie to myślę, że zabezpieczmy sobie tutaj nasze bałtyckie jezioro. Naprawdę, że taki event mi się odpalił. Szkoda, że nie za jakiś czas, byłoby znacznie ciekawiej. A jeszcze jakbyśmy mieli absolutyzm. Odzyskajmy teraz Śląsk dla nas. Czeskie armie też nie mają z nami szans, mimo iż naprawdę mają całkiem niezłych dowódców. No i mamy to, co chcieliśmy, a nawet troszeczkę więcej. No to czas przystąpić do rozbiorów Polski i zdobyć to, co potrzebujemy dla siebie. No, tylko tym razem rozbiorów Polski dokonuje Imperium Osmańskie wraz z Prusami. Może i Rosją. O, czyżby magnateria sobie tutaj wybuchła i chciała wprowadzić republikę w Polsce? No dobra, tyle mi wystarczy na ten moment. Śląsk zintegrowany, Rosja zabezpieczona. Teraz trzeba coś wykombinować, żeby nabić sobie jak najszybciej absolutyzm. Fajnie jest mieć Rosję po swojej stronie w jakichś konfliktach. W sumie, co by było, jakbym sobie stworzył pruską teokrację albo pruską republikę? Czy nadal bym zachował Prussian government? Może zobaczmy to. I tak zobaczmy, co się stanie, jak zrobię teokrację. Okej. Ale niestety tracę Prussian government. Szkoda. Przy republice, jak się nią staje, no niestety Prussian government też znika. To zwiększymy sobie tutaj nasz absolutyzm. Chyba trzeba wykorzystać klejmy Rosji. Coś te rozbiory tak wolno przebiegają od tej Polski. Tak sobie udurałem, że fajnie będzie mieć na wasalu Francję i odbudować jej potęgę jeszcze przed końcem dzisiejszego odcinka albo może serii. Dobra, bierzemy teraz wojnę, wykładamy Wielkiej Brytanii, gdzie naszym celem będzie odbicie trochę tych prowincji dla Francji. Ciekawe, że Francja traciła Kora na Paryżu. W sumie Osman pokonał Aragonię, więc też się nią zajmijmy. No, chyba wystarczająco nakarmiłem koalicję tutaj. Wojna! A, nie będzie koalicji? Nie, no. LOL, to jest sposób na wypowiedzenie wojny bez koalicji. Atakujemy czyjegoś wasala? Albo Unię personalną? Exploit! Co jest zmienia faktu, że koalicję wypowiedziała mi Kastylia. No to bierzemy się za robotę. No i zobaczmy, już przyszli do moich granic. Zobaczymy, co tutaj się uda nam wykombinować. Walczymy znacznie silniejszymi armiami, które do nas doszły wreszcie po zajęciu, jak widzicie, Francji. No tak, przewagę mieli, ale Przegrali. Jakie tiki tutaj mi weszły. Stack wipe. Zobaczmy tutaj, jak to wyjdzie. 60 000 na 60 000. I papież ma 110 murali. Też całkiem nieźle, ale chyba go rozwalimy, bo mamy dwa minusy. Stack wipe'a nie będzie, ale duże straty zadane. No dobra, kończymy tą wojnę koalicyjną. Biorę sobie raz, dwa, trzy, cztery prowincje i w zasadzie tyle. Zadaliśmy 1 milion strat, sami ponieśliśmy 177 000. No, pozostałych nie liczę, bo w zasadzie nie są tutaj brani pod uwagę. Ale słabo, myślałem, że będzie przynajmniej 10 do 1. Trzeba będzie się bardziej postarać w kolejnej wojnie. A tak na serio to po prostu jednak mam troszeczkę za małą armię, jeżeli chcę walczyć z takimi koalicjami i jakoś to szybko wygrywać. Mimo wszystko brakuje mi manpowera. O nie, obalili moją dynastię. Nieskończone 100% Army Tradition. No tak, całkiem fajnie. Kontynuujemy nasze polskie rozbiory. Bitwy z Litwinami, Polakami. Jakie tutaj po prostu straty zrobimy. Ma małą armię, ale tak chyba raczej to wygramy mimo dwóch minusów. Tylko te straty będą niewspółmiernie większe. No... Edykty poczdamskie, jakkolwiek się to nazywa. Dość ciekawy event, który widzę pierwszy raz, ale to może wynikać z tego, że bardzo rzadko gram jednak tymi państwami niemieckimi. Weźmy development. 2 stabilności, ale naprawdę sporo developmentów w naszych prowincjach. Ciekawe, że to jest zbieżność z 1666 rokiem jakaś. No to kolejna wojna z Czechami, tym więcej zabiorę im więcej terytoriów, zwłaszcza tutaj polskich. Oczywiście bez koalicji. Ogólnie myślę, że jeszcze sobie nagram jeden odcinek z tego, bo tak nagle zachciało mi się utworzyć Niemcy z wasalem Francją i tutaj Wielką Rosją i może Włochy, chociaż Włochów chyba się nie da utworzyć. O, Polacy się buntują, zróbmy to, co umiemy najlepiej, czyli stłummy to powstanie. Angielskie bunty w Paryżu, nie, bez jaj. Od Czechów bierzemy taki kawałek ziemi. Tak, specjalnie odpuszczam kopalnię ze złotem. Ej, ta koalicja nawet nie jest jakaś duża, to ją po prostu pociśnijmy. Gabinet dziwności. Serio, to jest kolejny cesarz. Co to ma być? Ja muszę tutaj poinwestować w większe forty. Nie chcę mi się tego co chwilę odbijać. Co niech mi te forty przynajmniej lepsze tutaj stoją. 8-kowe? Nie, 6-kowe. Powiadamy kolejną wojnę koalicyjną, bo w zasadzie ta już dobiega do końca. A zaraz mi się zacznie zawiązywać trzecia. Przecież tu jest koalicja małych księstw niemieckich, więc... jakoś to obchodzi, Polacy znowu się buntują w Krakowie, ale wychodzi im to jak zawsze. Jakie by tutaj kolejne idee wybrać? Albo dyplomatyczne, żeby podbijać więcej, albo ilościowe, żeby mieć więcej wojska. No ale większość wojska mojego to teraz najemnicy, więc weźmy dyplomatyczne. I cała połączona niemiecka armia właśnie dostaje w piernicz ode mnie. Od drugiej niemieckiej armii w sumie. Co najmniej dziwne. Punktów administracyjnych brakuje. Ciekawe jaką agresywną ekspansję tutaj nabiję pod koniec. Pododawajmy teraz te bogate niemieckie state'y. W przyszłości na pewno będą jeszcze więcej warte. Chociaż wolałbym zostawić, o tutaj, to na te późniejsze z English Channel, które będę brał. A nie, bo ja tego nie potrzebuję, przecież Francja jest naszym wasalem, nie unią personalną. Dobra, to ja mogę wszystko oddać Francji. Mamy już 185 000 wojska, 6,5 morali. Niestety tylko 132 dyscypliny z możliwością podniesienia do 142. Gdybyśmy mieli prawosławie, moglibyśmy mieć 145 dyscypliny, masakrycznie duże liczby. No i jak widzicie 60 000 najemników mam zrekrutowanych i stanowi 1/3 moich sił, zrekrutowałem ich w piechocie. Stać mi na to finansowo, ale niestety brakuje mi cały czas manpowera. Ekonomia naszego kraju jest naprawdę niezła jak na taki malutki kraik. I okej, możemy z nacjonalizacją z Belli zaatakować Czechy i zdobyć tutaj mnóstwo świeżych prowincji. Jak i dość sporo prowincji po tych księstwach takich malutkich niemieckich z Frankfurtem, który ma 34 developmentu na czele. Okej, niszczymy ich armię i niestety przeżyli, a mogliśmy uratować tutaj francuską armię, jak i jednocześnie stack wipe'a spróbować zrobić, ale no cóż, wyszło jak zawsze. No i bierzemy troszeczkę niemieckich księstw, wojna dość łatwa. I tak samo teraz kończymy Czechy. Mnóstwo zabrane i powinniśmy mieć 86, przez 100% overextencji było. Nacjonariusz Cassius Belli na całe Niderlandy? To jest niemiecka grupa kulturowa? Tak, to jest cała niemiecka grupa kulturowa. Ile ja mam tutaj do podboju z nacjonalistą Cassius Belli? No to prawie darmo. Wszystko jest moje. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!